Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj wreszcie umyjemy tą padakę. Padakę. Nie no, gangusa umyjemy. Będzie pierwsze mycie odkąd go mam. No i cóż no, porozkręcam, posprawdzam wszystko po kolei, jak, co i gdzie, jakie zużycia, i zrobimy odcinek podsumujący. Ale to w następnym odcinku będzie takie podsumowanie. W dzisiejszym go umyjemy. Dobra, motorek stoi, karczer rozwinięty, będziemy myć. Oczywiście to będzie tylko takie mycie, bo mycie. Cóż, no będę mył, tylko jeszcze zaraz będziecie narzekać, że znowu gadam albo coś. Chciałem wam pokazać taki patent, jak zwykle u mnie patenty różne są, jak sobie zatkać gaźnik do mycia. A mianowicie tak. Zwykłe z oleju, nakrętka, nożykiem ściąłem gwint od wewnątrz, do zera praktycznie, nawaliłem, nacisnąłem na twardo i będzie szczelne. I można myć karczerem. Nie jakieś tam szmatki, jakieś worki czy coś na gumeczkę, bo to tam można tak powiedzieć, że kiepskawo, dużo zabawy, tak wam szczerze powiem. A tak to, no mi się wydaje, że będzie ok. Będziemy mieć w kasku, żeby miał podgląd na kamerce dość dobry, więc będzie to trochę śmiesznie wyglądać, ale przynajmniej wam wytłumaczę, o co chodzi. Kamerka jeszcze chodzi? Nie. No jeszcze coś tam chodzi. Nie jest wodoszczelna. Trochę dimeru się znalazło. To potraktujemy. Dobra, trzeba będzie chwilkę odczekać i zmywamy. A few moments later. Dobra, zmywamy. We'll be right back.
nabrać, siul. No i udało się umyć sprzęta. Nareszcie się udało go umyć. No udało. Zachciało mi się go wreszcie umyć. Nic dodać, nic ująć. Wiem, że mnie hejtujecie za to, że nie myję motorku. Ale naprawdę czasami w niektórych wypadkach skraca to żywotność motocykla takie mycie. Jeżeli tak samo nie zatroszczymy się o newralgiczne takie części, które muszą być nasmarowane, no to takie niemycie to jeszcze bardziej gorzej będzie niż mycie. Dobra, nie, bo nie zrozumiecie mnie, bym zapierona. Nie zrozumiecie mnie. Ja tak rzadko zawsze myję motory, jakoś jeżdżą. Troszczę się o te podzespoły, które mają być nasmarowane, są nasmarowane, a tak z wyglądu mi nigdy na tym nie zależy, bo zawsze jak wjadę w las, to jest zawalony motor całe błotem, a potem zrobi się warstwa, samo odpadnie, więc popierona myć. Albo się wjedzie do rzeki, chlapnie parę razy wodą, też się sam przepłuczę. No, odkąd go miałem, nie myłem go ani raz. Nic mi się nie zatarło, o czym powiem wam, bo jest wada w gangusie taka jedna, która wyszła po myciu właśnie. Ja nie myłem motoru, nic mi się nie działo, Pitbike Rider umył raz, a tam kolega co kupił swojego gangusa mył parę razy i zatarła się mu tam główka ramy, ale to wam pokażę i wszystko i opowiem w odcinku kolejnym, więc subskrybujcie kanał. Łapkujcie, będźcie na bieżąco, śledźcie też kartę społeczności, bo dodaję tam czasami posty. Ostatnio była duża przerwa, ale myślę, że wrócę z starą aktywnością na tych mediach różnych. Na Instagramie mam problem taki, że na telefonie w ogóle nikt mi chodzi, coś odpierdziela, dlatego w ogóle Instagram nie chodzi, na którego też daję link w opisie pod filmem, możecie wbiję na Insta. No i na grupę na Facebooku poświęconą pitbajkom też macie na dole link w opisie pod filmem. Serdecznie was zapraszam. Lecimy. Jak widzicie, gangus zmienił swoje oblicze. Teraz wygląda to w miarę. Oponki się zrobiły czarne. Oczywiście będzie niedomyte gdzieniegdzie, bo się do tego nie przykładałem. Siedzenie z powrotem się zrobiło fajne czarne. Korki z powrotem fajne zielone. I pasek umyłem i zrobił się super zarąbiście, taki niebieski kolor. No oponki fajne, czarne się zrobiły tak samo, bo były takie zielonkawe się zrobiły. Jak nie myłem go w ogóle, zrobiły się zielonkawe, ale wróciły do swojej pierwotnej tego, do czarne są. Korek zdał egzamin, bardzo polecam patent. No i też wam mogę pokazać jeszcze drugi patent do mycia, a propos tych pseudo-akrapowiczów i tego typu sprawy. Zwykła plastelina. Plastelina i kawałek folii. Folia jest po to tylko, żeby dało się tą plastelinę wyciągnąć i nie obkleiła się nam tutaj do wydechu. Dobra, ściemniacz, uciekaj. No upchane plasteliną. Tańsze niż kupywanie jakichś zaślepek, jakiejś kombinacji, więc no, pan MRF zawsze coś wymyśli i zawsze sobie daje radę. No, tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. No, za bardzo tutaj nie mam co do gadania, będziemy o tym gadać w kolejnym odcinku, ten będzie taki krótki i tyle. No, zobaczycie, widzicie jak się zmienił Pit Gang. No, jest z powrotem super fajny. Wydech tylko taki jest. Aha, i tu nie domyłem klameczki, widzicie? Klameczki nie domyłem. Ale to już tyle, to jest nic. Patrzcie na psa. Patrzcie. Nie może sobie poradzić przejść na drugą stronę. Drzwi mu się otworzyły. Jak tam przejść? O! No! O! Jest! Przeszedł! Co za ściemniacz, jasny pieron. Ściemniacz! Chodź tu! O, teraz jak wyjść? A, wyszedł! A ty kurde ty, a! Pożegnasz się z widzami? Pożegnasz się? Co? Nie no, nie umiem mówić. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku niebawem. Standardowo, łapeczka w górę jak się podobało. Nie podobało się, łapeczka w dół. A ja uciekam, no. Jeszcze z pieskiem się przejdę, bo nie ma kto. No i lecę nagrywać kolejny odcinek. No.
Więc do zobaczenia do kolejnego, do zobaczenia do, na kolejnym odcinku. Nie wiem, jak to powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. O! Więc na razie, trzymajcie się. Hej!